Cześć. Gdy ostatnio udało mi się zrobić wspólnie z Grunt do Warzywa film na temat pomidorków koktajlowych, dostałem dwa komentarze. Dwa typy komentarzy dostałem. Pierwszy typ komentarza to był taki, że super smaczne. Potwierdzam, super smaczne. Drugi typ komentarza, jaki dostałem, to taki, na pewno będą pękać i na pewno nie dożyją jesieni. No to proszę bardzo, jesteśmy w gospodarstwie tym samym, eko niedaleko, pozdrawiam serdecznie i polecam. I zaczynamy spacer, oglądając, czy koktajle z Argenta Seeds pękają. To zacznijmy tak samo jak ostatni. Proszę bardzo, Apple Red. Oczywiście rośliny są już ogłowione. Odmiana o owocach, o kształcie truskawki. Górne grona pięknie zawiązały. Uprawa tunelowa. Czego chcemy? I teraz pytanie za 10 punktów. Kto widzi pękanie? Mniam. Lotta. Lotta Sweet. Petarda, jeśli chodzi o owocowanie. Proszę zobaczyć, jakie grona. No, pojemy troszeczkę, bo co tutaj ukrywać, jest pyszne. Rewelacja. Druga strona. Apple orange. Czy ktoś widzi popękane owoce? A jak smakują, mówię wam. Mniam. Proszę zwrócić uwagę na wiązanie. No to jest tunel, także oczywiście tutaj nie można mówić o nie wiadomo jakiej ilości gron. Natomiast to, co teraz wam pokazuję tu na górze, no to jest 9-10 grono. I można zrobić fajny towar w ekologii i smakujący i z takimi gronami. Inny tunel, Choco Sweetie, taka fajna odmiana, która ma owoce która ma owoce koktajlowe, czekoladowe, czekoladka, która jest bardzo fajna i smaczna. Świetnie się prezentuje w miksach. Rośliny są, jak to niektórzy mówią, bezobsługowe, bo bardzo generatywne i cała roślina idzie w owoc. Jak widać, zaraza jest, ale nie jest aż tak ogromnym problemem, jak mogłoby się wydawać w gospodarstwie eko. Taka ciekawa propozycja z Argenta Seeds. Rośnie, zawiązuje i smakuje. A teraz jestem w rządku z odmianą Lotta Sweet. Ona była dosyć długo testowana. I tutaj jedna uwaga. Trzeba sobie powiedzieć, Lotta potrafi pęknąć. Jeśli ktoś coś schrzani z podlewaniem, mówiąc wprost, potrafi popękać jesienią. Natomiast jeśli strategia nawadniania jest ok, no zobaczcie, co to jest. Można do katalogu. Proszę bardzo, jak wygląda ją grona Lotty. Niesamowita. Po prostu ogrom kwiatów, ogrom owoców. Jeszcze raz powiem, jeszcze raz ostrzegam. Odmiana, która potrafi pęknąć, także od sierpnia, maleńko wody. Taka nowoczesna technologia bez podlewania, prawie że. Ale tak już na serio. Proszę nie przesadzać z wodą, z tą odmianą.
Na koniec pokażę Wam dwie rzeczy, które w tym roku testowaliśmy po raz pierwszy. Jedna chyba nie przejdzie, a druga bardzo ciekawa. Test numer jeden, z którym będzie problem, ale jest bardzo ciekawy od strony takiej kulinarnej. Odmiana w typie rodzynkowym. Co dla nas oznacza rodzynkowy? Wydaje się, że jest proste. Natomiast dla producenta nasion, dla hodowcy, rodzynkowy oznacza, że on jest naprawdę rodzynkowy. Rosną jak rodzynki te pomidory. Jeśli ktoś ma ochotę na pomidora, którego, powiem szczerze, ja nie wytrzymuję tego natężenia cukru. On jest tak słodki, że no, dziecięcy pomidor. Rośnie fajnie, wygląda fajnie, natomiast w pewnym momencie on po prostu zaczyna schnąć i zasychać na roślinie i mamy rodzynki zamiast pomidorów. Abstrakcyjny cukier. Drugą ciekawostką, która była testowana, to malinowy koktajl Umamini. Bardzo ładny owoc, bardzo ładne ułożenie. Wszystko jest fajnie. Uwaga, jesienią rewelacja smaku. Jesienią potrafi pęknąć. Jak go podlejemy, może się zrobić problem. Natomiast o, tutaj jednego znalazłem. Aleluja, znalazłem jednego pękniętego pomidora. Jest jeszcze parę pytań, na które sobie musimy odpowiedzieć. Od strony wizualnej, od strony jak się prezentuje ten owoc, wszystko jest fajnie. Także zachęcam do śledzenia poczyniań. Zachęcam do spróbowania koktajli z naszej firmy. No i oczywiście zachęcam do oglądania nas na czy kanale Argentowym, czy Grunt to Warzywa. Myślę, że pokażemy Wam te dobre rzeczy, ale nie wstydzimy się też problemów. No, każdy, uważam, ma jakieś problemy i nawet jeśli w zamyśle były super, tak jak te rodzynki, to warto śledzić i nie wstydzić się, że się zrobiło źle. Wszystkiego dobrego.